Dzień dobry Państwu, wszemi wobec, wita kapitan Lisowski. Witam serdecznie, dziś po raz trzeci. Mam nadzieję, że również chętnie mnie jeszcze dzisiaj oglądacie, chociaż zaczął się przed chwilą mecz Polska-Turcja w piłkę nożną, więc cudów pewnie nie będzie. Nie sprawdziłem tego wcześniej, cóż, takie życie. Ale mam nadzieję, że jednak parę osób będzie. Potem zawsze można to zobaczyć, przyjrzeć się zagadnieniu, a ja tymczasem, moi drodzy, chcę się skupić na tym, co będzie tematem zagadnienia, bo zgodnie z tym, co jest na miniaturce, będzie chodziło o to, żeby wiedzieć co, gdzie i jak. Dodatkowe informacje. Tak, ja wiem, że Polish Soccer sucks, jak najbardziej, wszystko jasne. Dzień dobry wam. O, jest już 70 osób po półtorej minucie, a ostatnio zbierała się ta setka dużo dłużej. Dzisiaj ma szansę być szybciej. No temat owszem gorący, to jeszcze poczekajmy na tą masę krytyczną. I będzie tak tytułem już zaspoilerowania. I sam wypadek, okej. I będzie też o innych sprawach związanych z tą całą sytuacją, mianowicie dezinformacja i tym podobne, bo to się akurat jedno z drugim całkiem dobrze splata. Nie da się ukryć, że występują tu istotne, zdecydowanie istotne punkty wspólne dla tego wszystkiego. A zaraz powiem, o co chodzi, jak tylko zobaczymy, ile nas jeszcze jest. No wszystko w temacie, 2 minuty 30, masa krytyczna jest. Witam wszystkich serdecznie na kanale Kapitan Lisowski. Witam wszystkich tych, którzy zainteresowani są moim podejściem do informacji. A teraz przejdźmy do szczegółu. Pamiętajcie jednak też lajkowanie, komentowanie, udostępnianie. To dobrze robi. I teraz tak, przed wami logo MESCO. Pewne koncepty, rzeczy, które produkują, sztandarowe i niesztandarowe, i te, które chcieliby produkować. Jednak co do zasady najważniejsza kwestia jest taka. Dzisiaj przed południem Straż Pożarna w Skarżysku Kamiennej otrzymała informację o tym, że doszło do niewielkiej eksplozji oraz pożaru na terenie zakładów MESCO. Potem w szczegółach udało się ustalić, że chodzi o wydział, żebym nie skłamał co do nazewnictwa, ale chodzi o wydział, na którym produkuje się rakiety, a z rakiet produkowanych w MESCO wymieniamy gromy, pioruny, ewentualnie może znowu Feniksy i tym podobne rzeczy do naszych BM-ek czy coś takiego. Oprócz tego jeszcze spajki. No, mam nadzieję, że piraty, by nie powiedzieć, że również docelowo mogłyby być moskity, fajnie by było. Witam wszystkich, witam też Krzysztofie, ciebie. A tak, witam jak najbardziej czaty, bo czat jest tą wersją szlachetnioną. Nawet jak ktoś tam trafi niewłaściwy, to szybko się o tym dowiaduje. Ale generalnie czat to jest na tym kanale taka, że wersja szlachetna. A i jeszcze, żebym nie oberwał od Pawła Bednarza. Przypominam raz jeszcze o spotkaniu 21-23 czerwca na jego Włościach, kontaktowaniu się z nim. Jeżeli by ktoś jeszcze chciał, proszę pisać do niego na maila Paweł B, coś tam na pewno się tutaj przewinie. Gdzieś tam w opisie też zdaje się, że występuje. Nie wiedziałem, Krzysztofie, że masz dzisiaj czas, to chętnie bym cię zaprosił, albo ewentualnie zaraz wskoczysz do mnie. Co ty na to? Napisz tutaj, to zaraz zobaczymy. Zawsze będzie można we dwóch. I wracając jeszcze do... No w Czechach też oczywiście bywały próby podpalenia w ostatnim czasie. Skupia się to na ważnych firmach, które są powiązane z przemysłem zbrojeniowym albo też bezpośrednio z tego typu firmami. I tu informacje ze Skarżyska były takie, a nie inne. Okazało się, że chodziło o pożar w magazynie paliw rakietowych. Dosyć dziwne miejsce jak na powstanie takiego pożaru, zwłaszcza, że no jest on oczywiście, Krzysztofie, już ci wysyłam link, jak żeby nie. A moment, add guests.
Kopy link. Wybaczcie, zrobię tą krótką wrzutę, przeskoczę, żeby sympatycznie zaprosić zacnego gościa. Ale to wymaga więcej ilości czasu, ponieważ zacny gość nie posiada mediów społecznościowych. W związku z powyższym. No i link poleciał. Więc pożar zgłoszony, pożar ugaszony. Niestety jedna ofiara śmiertelna, druga osoba kontuzjowana. O stanie tej rodzaju kontuzji ja na tą chwilę jeszcze nic nie wiem. Okej, okay. Spółka odpala się, żeby... Przepraszam, jestem niedospany w ostatnich dniach. Spółka udziela, zapewnia pomoc psychologiczną rodzinie, to tamto. Ja nie wiem, czy tak naprawdę jest to aż o takim znaczeniu, bo co, przyjdzie ktoś i będzie pilnował tego, żebyś płakał w prawo albo nie w lewo, bo wtedy będziesz to znosił lepiej lub gorzej. Trudno mi się do tego odnieść. Nie miałem okoliczności takiej, żebym musiał się nad czymś takim kiedyś zastanawiać. Ale dobrze, że to jest, aczkolwiek nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zakład nie ucierpiał w stopniu takim, aby nie można było prowadzić dalszej produkcji, a ja w tym momencie zrobię tak i tu mam tak, proszę, witamy profesora. A... Witajcie, witajcie moi drodzy. Tradycyjny układ, okej. Okay. Cieszę się bardzo, Krzysztofie, że znalazłeś chwilę czasu i nie oglądasz meczu w tym momencie, więc witamy w szerszym gronie ekipę, prawie nas już 200 osób. I teraz tak. Trafiliśmy w zagadnienie takie, że jesteśmy w okresie, w którym aresztowano różnego rodzaju agentów, świadomych lub nieświadomych, i raczej wszystkich jednak płatnych, którzy próbowali dokonywać podpaleń na terenie Polski. Smaczku do temu wszystkiemu dodaje fakt, że można to znaleźć na niektórych mediach, że z tej aresztowanej ostatnio trójki w różnych miastach, jeden to jest Polak, który był podobno żołnierzem zawodowym i potem przewinął się przez polski korpus ochotniczy na Ukrainie. Wszyscy oni byli, ci dwaj pozostali również, żołnierzami białoruskiej jednostki w Ukrainie, czyli pułku ukraińskiego. Powiem szczerze, strasznie to dziwnie wygląda i trąci, że albo była to bardzo długo wcześniej przygotowywana operacja, żeby w ten sposób tych ludzi tam wprowadzić i dalej poprowadzić, albo byli tak głupi, że coś ich rozczarowało i zostali potem zwerbowani, albo jest to kompletny fake. Bo to aż, powiem tak, zbyt dużo i zbyt szybko takich informacji się pokazuje, łącznie z tymi mówiącymi o tym, że rzekomo w tej chwili to w służbie kontrwywiadu wojskowego to weekendy są wolne i różne takie opracowane, udokumentowane. Nie wierzę w takie przypadki. I tu jak rozbijemy troszeczkę tę sytuację związaną z tym MESCO i przypomnimy inne sytuacje, to ja wrzucę kilka definicji, bo jestem na świeżo przygotowany, bo robiłem, to jest bardzo miłe, na UJ-cie, prelekcję dotyczącą social mediów jako narzędzi kształtowania środowiska bezpieczeństwa. I to była konferencja międzynarodowa, jakiś materiał na ten temat zamieszczę. Nie było wcale łatwo, wszystko było anglojęzyczne i jeszcze dostawał człowiek pytania, bo było to przewidziane po wystąpieniu. A najlepsze było to, że przygotowałem sobie 30 slajdów, pomyślałem, odpalę sobie na komputerze, będę sobie patrzył, bo slajd jest tylko skrótem tego, co tak naprawdę masz w szerszym zakresie przygotowane. Nie? A tu, nie, 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 katedra, nie, proszę, tutaj standing. A najlepiej to proszę się zamknąć w 25 minutach, ale ja mam prawie 30 slajdów. Nie, nie, 15 maksymalnie. Więc lekko nie było. Tym bardziej, że nie uczestniczyłem. Tym bardziej gratuluję, Maćku, tym bardziej. No, się nie wyrzucili mnie, nawet mam certyfikat uczestnictwa.
Okej, okay, daliśmy radę. W ogóle to trzeba będzie zacząć trochę jakichś anglojęzycznych materiałów wpuszczać też w przestrzeń internetu, dlaczegoż by nie. A nas prawie już 200, witamy kolejnych. I teraz tak, reasumujmy. Mamy szpiegów, agentów i inne tałataństwo, które zdecydowanie próbuje oddziaływać poprzez szpiegostwo, jak najbardziej w różny sposób, mącenie informacyjne, jak najbardziej, i fizyczne generowanie zagrożenia nam w Polsce. Co mamy oprócz tego? Podobne sytuacje za granicą. W Czechach alert związany z zagrożeniem terrorystycznym. Nawet można znaleźć stawki, po jakich chcą wynajmować desperatów lub inaczej nazywając pożytecznych idiotów do różnych rzeczy. I oni w tym momencie, powiedziałbym, że zrobili takie socjalizowanie pewnego zakresu wojny informacyjnej i szpiegowskiej. Po prostu ogłosili cennik. Oczywiście nie, że Białoruś, nie, że Rosja, tylko jakieś ktoś, organizacja, cokolwiek, niezwiązane formalnie z państwem. I za to, że wywołasz pożar w takim i takim kraju, w takich i takich sprawach możesz dostać tyle. To jest coś, czego jeszcze nie było. To nawet nie jest to, że oni używają jawnych, znaczy ukrytych dobrze agentów. To nawet nie są jawni agenci. To jest po prostu wolna Amerykanka. Dziki Wschód wykorzystuje technologie, jakie są obecnie u nas dostępne, informacyjne, informatyczne, wolność słowa, te sprawy, to wszystko, i każdy może zostać w tym momencie tym złym. Każdy może zostać tym złym. To jest coś nowego, prawda? Znaczy, czy to jest coś nowego, to tak nie do końca bym, Maćku, powiedział, bo to jest zagranie Związku Radzieckiego jeszcze z lat, no końcówka lat 70. Wiesz na pewno, tak, wiesz przecież doskonale, o czym pisał Suworow chociażby w tej swojej książce Specnaz, że przecież były na Zachodzie, jak to się mówi, uśpione, o tak to określmy, uśpione grupy dywersyjne, one się rzeczywiście składały z żołnierzy zawodowych, prawda? Bo to byli żołnierze pod GRU podciągnięci, czyli ten wywiad wojskowy radziecki. Ale jak poczytamy, jeżeli oczywiście to, co pisze Suworow, odpowiada prawdzie, no jest wiele innych źródeł, które potwierdza przynajmniej część jego tutaj takich uwag. No przecież to były akty dywersji zaplanowane chociażby w postaci zatrucia ujęć wody, tak? Umieszczenie wyrzutni przeciwlotniczej, ten Roman Paca, gdzieś tam w lesie z głowicą taką czy inną i z takim czujnikiem zegarowym, że to ma się odpalić po prostu po jakimś czasie, ma się uaktywnić i jeżeli leci samolot pasażerski, to może go strącić, tak? Czyli już wyłączamy lotniska cywilne, no bo jeżeli dwa takie samoloty by spadły, to nie podejrzewam, żeby jakiekolwiek inne lotnisko było w tym czasie otwarte, bo służby zaczęłyby to wszystko przeszukiwać. Więc czy to jest takie nowe? Myślę, że nie do końca. Końcówka lat 70., początek lat 80. bardzo wyraźnie Suworow na ten temat pisze. Są inne źródła, które pośrednio potwierdzają te jego uwagi. Czy w całej rozciągłości? No nie wiem, wydaje mi się, że chyba panie, że trochę Suworow też podkoloryzował to, ale pewne cechy wspólne można rzeczywiście wyłowić. Jeśli chodzi o... Ale zanim pójdziemy dalej, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Na tą chwilę nie ma żadnych przesłanek, żadnych dowodów na to, że ten wypadek nie był wypadkiem, jakby to powiedzieć, samoistnym. Nie ma. Nie ma żadnych przesłanek, natomiast nie bez powodu ja wrzuciłem taką, a nie inną miniaturkę, gdzie jest mistrz sterowania ludźmi, grany przez Anthony'ego Hopkinsa, gdzie jest psychopata próbujący siać grubo strach, grany przez Jacka Nicholsona, i nad tym wszystkim jeszcze raz ograniczony co do możliwości, ale jednak bardzo bystry i bardzo inteligentny psychopata grany przez Hopkinsa z Milczenia Owiec, patrzący na to wszystko. Bo już to, że my o tym mówimy, oznacza generowanie pewnej paranoi, generowanie pewnej psychozy, na czym też im zależy. Dlatego chciałbym, aby ten materiał był, powiedzmy, pobudzający do myślenia, ale uspokajający.
bo nie możemy się dać takiej psychozie i widzieć w tym momencie za każdym drzewem ruskiego soldata albo jakiegoś jego klona obdartego, cośkolwiek takiego, bo nie możemy się temu dać. Musimy myśleć, analizować, sprawdzać po kilka razy pewne rzeczy, ale się nie dać, aczkolwiek ostrożnym trzeba być. No to jest kwestia na myślenie. I przypomnę raz jeszcze, nie ma na tą chwilę żadnych przesłanek ku temu, że mogło to być zdarzenie celowo wywołane. Nic o tym na razie nie wiemy. Musimy poczekać na wnioski, informacje ze śledztwa. W końcu jakieś się pokażą. Na razie bazujemy na zagadnieniu wypadek. Pamiętajmy, przy zwiększonej na maksa produktywności tych zakładów, no niestety błąd ludzki może się częściej zdarzyć. I na razie na tym uważam powinniśmy bazować. Oczywiście nie rozmawialiśmy. Jak to wchodzi? Proszę? Rozmawialiśmy przecież z Danielem u ciebie, że nie można też poddać się takiej szpiegomanii, bo to jest rzeczywiście niewłaściwe. Niewątpliwie należy zachować tę zimną krew. Ale też i trzeba widzieć pewne kropki, które gdzieś w dalszej perspektywie mogą się połączyć i ukazać pewien wzór. Byłeś, Maćku, na konferencji, ja też w tym samym czasie byłem na innej konferencji. I co ciekawe, niektórzy z uczestników tej konferencji bardzo tak lekceważąco podchodzili do kwestii granicy polsko-białoruskiej. No bardzo mocno eksponowali wątek praw człowieka na tej granicy, co troszeczkę wzbudziło mój niesmak po prostu, mówiąc wprost, bo wręcz ironizowano i drwiono z tych pewnych informacji, że jednak przechodzą przez nas różne osoby o zaplanowanych, zaprogramowanych, po prostu złych intencjach, złych motywach. Mieliśmy przecież te zdjęcia, kiedy białoruska grupa przeniknęła przez naszą granicę, bo mieliśmy te nagrania i te zdjęcia, nasza Straż Graniczna przecież je miała. Ale je od lasów państwowych. Tak. To było jeszcze przed wybuchem konfliktu otwartego na Ukrainie. Dokładnie tak. A odnośnie tych trzech osób zatrzymanych, ja bym bardziej stawiał, że to jest chyba kwestia podważenia wiarygodności i tego polskiego Legionu, a zwłaszcza pułku Kalinowskiego, bo ten polski Legion, to ja nie wiem, ile tam liczy, 10, 20 osób, on nie jest zbyt liczny. No troszkę więcej, to już no jest może jakaś kompania. No dobrze, powiedzmy 120 chłopaków. W granicach setki, no. No ale pułk Kalinowskiego jest chyba znacznie jednak liczniejszy. Myślą o tym, czy nie zrobić z tego brygady, tak? No to tak 1200, 1500, no a pod brygady to i 3000 by było. Tak. A poza tym, no jest to dźwignia nacisku na Łukaszenkę. No bo jak to się mówi, nasi idą, tak? No mieliśmy podobny zryw, jeśli jak Piłsudski, prawda, z legionami wkraczał do Królestwa Polskiego, dawnego przecież, na tę ziemię. No ale tu raczej go ta ziemia nie przyjęła tak z otwartymi rękoma, wbrew temu, co się niekiedy dzieciom w szkołach średnich wpaja, że no, wszyscy się radowali, wszyscy się cieszyli, bo tak wcale nie było. Tak wcale nie było. Tą kartę polską przecież rozgrywali wszyscy zaborcy. No i jeszcze jedna taka uwaga. Po co mamy zużywać naszą agenturę, po co mamy zużywać nasze zasoby, które są cenne, są wartościowe, jeżeli możemy, za przeproszeniem, za psie pieniądze, no wynająć takich różnych łobuzów, lumpenproletariat, jakby to dawniej nazwano, jakieś grupy kibolskie, które będą miały tatuaż na rękach, Bóg, honor, ojczyzna, tak, a w głowie... Za 10 tysięcy euro zrobię wszystko, co mi druga strona każe. Gdyby to jeszcze były takie kwoty, że aż 10 tysięcy euro, ta sprawa z pobiciem tego rosyjskiego opozycjonisty to była 5 tysięcy złotówek. A to nie wiem, już nie znam takich szczegółów, na takich detalach się nie skupiłem. Więc zobaczcie, a jak w Ukrainie przecież ten antymajdan robiono?
tituszki wynajmowano, czyli tych takich, no właśnie te grupy takie chuligańskie, te kibolskie takie, nie kibicowskie, tylko kibolskie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, no ja bym też się przyglądnął bardzo uważnie grupom ekologicznym. A to koniecznie nawet tym sfinansowanym z Niemiec. A skąd te pieniądze w Niemczech się tam znalazły, to jest inna rzecz, tak? Dokładnie. Bo tu będziemy mieć... ważna sprawa. Tu będziemy mieć kabaret i wspomnijcie moje słowa przy budowie tej naszej tarczy wschód. Tu będziemy mieć z ekologami niezłe przejścia. Za ile się jak do rozpudy tam ściągać. O ile rzeczywiście ja też stoję na stanowisku, że trzeba dbać o środowisko, trzeba dbać o przyrodę, żeby kolejne pokolenia mogły z tego czerpać, no o tyle no pewne interesy trzeba ważyć w państwie. To taka jest rola państwa. A tą pierwotną potrzebą jest potrzeba bezpieczeństwa i po to jest między innymi państwo. Ja zawsze w takiej sytuacji mówię, szkoda, że ci zieloni nie protestują. Ile lasów jest niszczonych w tej chwili na Ukrainie? Och. Ile tych rezerwatów? Mówić o tym, że Rosjanie niszczą las. No. Ile tych rezerwatów? Dlaczego nikogo z tych ekologów nie ma, nie wiem, przyklejonego do murów Kremla? Czy do Spaskiej Baszni? Tak. Przy okazji, Krzysztofie, tu jest zarzut, że to wszystko było sprytnie zaplanowane, że cię złapię. Nie, to na spontanie polecieliśmy. Od poniedziałku do środy Krzysztof mi powiedział, że niestety jest zajęty w godzinach, które zazwyczaj są mi akurat odpowiadające do materiałów. No owszem, dzisiaj jest później, to może dlatego się akurat udało, a że w kwestiach bezpieczeństwa zawsze ma coś mądrego do powiedzenia Krzysztof i bardzo go interesują niektóre kwestie, nawet mi przysłał, tak żebym się zapoznał, 294 strony materiału, tak? O, taki spontan, no nie wyrobię się, żebym go teraz szybko przeczytał, to zawsze jest wartościowym uczestnikiem. Ponadto przypominam, że mówiłem, że również chętni uczestnicy z czatu co jakiś czas, chociaż raz w miesiącu chciałbym takowe osoby zaprosić na wizję i cały czas jest to aktualne, ale nikt się na razie nie zgłosił. Więc to tak przypominam przy okazji. Co więcej, aha, no i to jest miłe. Co tam oglądać na tym? Podobno nawet jeden mecz 1-0 dla nas i Świderski musiał zejść, bo kontuzjowany już, więc za chwilę nie będzie miał kto grać na tym Euro. A u kapitana rzekomo fajniej, no to ja się cieszę. Prawie 250 osób nas jest. I teraz tak. Mamy coś, co przykuwa intensywnie uwagę. Dzisiaj Telewizja Republika mnie intensywnie pytała, co ja o tym sądzę. Cały czas tonowałem zagadnienie, mówiąc to, co tutaj, że nie ma żadnych dowodów na zamiar, ingerencję osób trzecich i tak dalej. Mógł być to jak najbardziej nieszczęśliwy wypadek. Nic poza tym, ale naszą infrastrukturę krytyczną trzeba chronić. I w chwili obecnej powiem szczerze tak. Zrobiłbym klasyczne audyty wszystkich istotnych obiektów infrastruktury krytycznej związanych z produkcją wojskową, z produkcją obronną. No już nie robiłbym paranoi, żeby sprawdzać każde ujęcie wody czy tym podobne rzeczy, ale te rzeczy związane z energią, bo jest zawsze potrzebna i wszystkie węzłowe elementy sieci tych informatycznych, i jak najbardziej linie energetyczne, podstacje i wszystkie tego typu firmy, które robią takie rzeczy, należy w tym momencie monitorować, a to, co trzeba objąć szczególną ochroną i przysłowiowych, nie obrażając nikogo, ale dziadków siedzących na portierniach z firm ochroniarskich, trzeba natychmiast wymienić na w pełni sprawnych i operacyjnych pracowników SUFO, czyli specjalistycznych, uzbrojonych formacji ochrony, wyposażonych w broń i działających według określonych przepisów. Tu nie powinno być w tym momencie żadnego zawahania. To już powinno dawno być zrobione. Wiem, że nie jest. Ostatnia chwila, żeby ten błąd nadrobić. Na wszelki wypadek. Maćku, to się nigdy nie sprawdzi, to o czym ty mówisz, z bardzo prostej przyczyny. Stawka za godzinę. Dokładnie.
A przecież przy przetargach decyduje przede wszystkim no, cena. Cena czyni cuda, tak? Dokładnie. No ale tutaj, jeżeli nie... Znaczy, widzisz, co innego są grupy interwencyjne, SUFO? Nie, bo one inaczej. Tak, młody i w pełni sprawny, a te stawki, no na szczęście, one już wyglądają inaczej niż kiedyś. To nie jest przysłowiowe 5 zł za godzinę do ręki. Tu zaszły pewne pozytywne zmiany dla tej branży. Jest lepiej i niechaj oni bardziej pilnują tych obiektów. Przypominam, że technologicznie bardzo często te obiekty są rozległe, niestety. Zajmują wiele hektarów, naście, czasami kilkadziesiąt. Upilnowanie tego wszystkiego wcale nie jest łatwe. Sama, że tak powiem, kwestia kontroli dostępu do całego obszaru, to jest rzecz najprostsza do załatwienia, tak? No bo się weryfikuje każdego pracownika i czy porusza się tylko tam, gdzie powinien, a w żadnym innym miejscu. Natomiast rozległość obszaru powoduje, że no, pewne rzeczy mogą uciec. Dlatego zakaz latania dronami w pobliżu, jeżeli już to tylko drony tej firmy, która to ochrania, lub też tej służby, która to wszystko ochrania, i koniec. I tu powinno być zero-jedynkowo zatrzymywanie się w tym momencie przy ogrodzeniach tego typu zakładów, jak ten w Skarżysku Kamiennej, powinno od razu wyzwalać reakcję typu podjazd, sprawdzenie co to, kto to i jak najszybciej usunąć taki pojazd poprzez czy to pomoc drogową, czy cokolwiek, obojętnie, ale jak najszybciej usunąć go z najbliższego sąsiedztwa, nawet ogrodzenia, już nie mówię o budynkach. Musimy w tej chwili tak do tego podchodzić. Ale tu powiem, coś zaczyna pozytywnego się dziać. Jeden z moich kolegów, który na zlecenie dowódcy jednostki wojskowej X latał dronem, z terenu cywilnego, prawda, operował dronem, ale latał tym dronem nad jednostką wojskową. I co ciekawe, wreszcie policja go zatrzymała. Tak, zawinęli go, ale po prostu telefon do dowódcy, dowódca potwierdził, że rzeczywiście on ma zgodę, on rzeczywiście lata tym dronem na zlecenie dowódcy jednostki. Więc w końcu jakiś taki pozytywny sygnał pewnego współdziałania pomiędzy służbami i takiej świadomości po prostu, że, no, że trzeba by uważać, kto lata, po co lata. W następstwie materiału o ćwiczeniu FEX, czyli Future Experimental... Wiem, które. To chyba w dębie było na poli. Tak, to chyba w dębie na poli. Tak. No to dostałem, tak, zaproszenie od jednej z firm, której dron tam wspomniałem, do kontaktu. Już się umawiamy, żeby sobie o tym pogadać. Zaproszenie od firmy z tamtego zagłębia właśnie podkarpackiego, lub w ogóle przyjechać pogadać, bo zobaczyli jeszcze materiały z tamtymi trzema firmami droniarskimi, żeby zapoznać się z ich portfolio, a tu mają podobno takie ciekawostki jak własny system wynoszenia nanosatelitów na orbitę. Bardzo chętnie zobaczę. A nawet kontakt ze strony takiej prywatno-państwowej, a nawet żeby zobaczyć ich sprzęt w zastosowaniach, który mają naprodukowany, ale jakoś nie wzbudził zainteresowania MON-u. Więc wygląda na to, że w najbliższym czasie to te moje materiały o dronach będą rosły. I będziemy punktować intensywnie brak zainteresowania pewnymi rzeczami przez polski MON, a ja przypomnę informację z wczoraj, jaką podawałem. Były członek zarządu Google'a, pan Schmidt, w sierpniu odpalił firmę i w tej chwili już zaczynają zarzucać, na początek zarzut, to trafi też na Ukrainę, żeby nie było, ale też zainteresowali własną armię amerykańską. Dron, czterowirnikowiec z bezpiecznym kanałem łączności, głowicą bojową, czy to kumulacyjną, czy odłamkową, w cenie do $400. I on chce zasypać. Skala. I co nam w tym momencie powie pan pewien pan pułkownik, którego nazwiska nie wspomnę, z Agencji Uzbrojenia, mówiący, że Polska nie przewiduje, nie potrzebuje, nie będzie się tym zajmować. Bo co? Bo by się okazało, że komercyjnych polskich firm oferta jest
x-krotnie lub xx-krotnie lepsza niż te, wokół których tam wszyscy biegają i swoich emerytur przyszłych szukają, albo dodatków do emerytur? Maćku, to jest bolączka niestety naszej polskiej zbrojeniówki, no bo w spółkach Skarbu Państwa zawsze można wsadzić ciotkę do rady nadzorczej, tak, córkę do zarządu, nepotyzm niesamowity. Naprawdę, ja już nie chcę tego krytykować w czambu, ale ludzie kompletnie nie potrafiący odróżnić, nie wiem, pistoletu od rewolweru, tak, pełnią tak odpowiedzialne tam funkcje. Ja wiem doskonale, jak to wygląda. Rada nadzorcza, przyjdziemy raz na pół roku czy raz do roku, pogadamy, wypijemy kawę, zjemy ciasteczko, kasę co miesiąc weźmiemy. Gra gitara. To jest po prostu niesamowite. Natomiast w prywatnej spółce tego nie ma, bo w prywatnej spółce liczy się zysk. Jesteś udziałowcem, masz udział w dywidendzie. Jeśli nie, to co najwyżej możesz być zatrudniony, tak? Ale wtedy rozliczam cię z efektów. Jak zwykły kontrakt menedżerski, prawda, podpisujesz i proszę uprzejmie. Masz efekty, masz pieniądze, nie masz efektów, to rada czy właściciel mówi c'est la vie, tak? Dokładnie. I to jest okropne. Tu przy okazji sprostowanie. Gromy i pioruny tak, ale amunicja do haubic nie jest tam robiona, jest w Dezamecie, w Nowej Dębie. W Nowej Dębie, tak jest. Co dalej? Więc podaliśmy wam tutaj parę rzeczy, które zmuszają do myślenia. Ja mam też nawet przygotowane, dobrze mówię, a nie, bo musiałem się od nowa zrestartować. Wszystko mi trafił turystyczny szlag, bo przecież ten sprzęt komputerowy się na mnie mści, nie wiem za co. Nawet mu dzisiaj zrobiłem czyszczenie rejestrów wszystkich, a i jednak coś mu, kurde, nie ten teges. Bo chciałem też podać pewne rzeczy związane z tą dezinformacją i tym podobnymi, naukowo opracowane przez dwójkę naukowców, którzy jako w parze często działają na różnych uczelniach, w tym między innymi na wtedy jeszcze Akademii Obrony Narodowej, i zrobili świetny tego typu podkład teoretyczny do tego tematu, który ja wygłaszałem na UJ-cie i dokładnie na ich materiałach się oparłem, więc fajnie tam jest podane i zwłaszcza cel pewnych rzeczy w tej dezinformacji, bo dezinformacja ma cele i taktyczne, i strategiczne, militarne, niemilitarne, i tu można żonglować tym, co jest. Jeżeli w tym momencie mamy taki wysyp informacji, które mówią o tym, że zagrożone są wszystkie polskie instalacje okołowojenne i wojenne, i cokolwiek się w jednej z nich wydarzy, jak łatwo jest podpiąć się do tego i już pisać, tak, to my, nasze długie ręce, i żeby budować psychozę, tak, z jednej strony, nawet jeśli nie mają z tym nic wspólnego, no ale się podczepiają pod info i wykorzystują to. A u nas robi się cięższa atmosfera, ludzie zaczynają się bać chodzić do pracy, tak? A nie możemy do tego dopuścić. Maćku, no to ja powiem uczciwie, że już niektórzy moi studenci, zwłaszcza panie, wręcz się boją, że czy będzie wojna, panie profesorze, czy będzie wojna. Ja mówię, słuchajcie, no, zawsze może wyniknąć wojna. No to jest zjawisko nieprzewidywalne, prawda, niezależne od nas. Możemy jedynie coś tam wnioskować po nie wiem, z danych satelitarnych, nie wiem, z osobowych źródeł i tak dalej. Ale nigdy nie mamy pewności, że będziemy mieć wiecznie pokój, wszyscy będą piękni, mądrzy, bogaci i szczęśliwi. No to żyjemy po prostu w takim świecie, gdzie są pewne ryzyka, pewne napięcia i trzeba to przyjąć na klatę. Panikować z pewnością nie można. A propos dezinformacji, słuchajcie, mała kryptoreklama z mojej strony. Czekajcie, lustrzane odbicie. Założenia nauki administracji. Tak? I tu pewien mój tekst właśnie o dezinformacji w administracji publicznej. Posłuchajcie, urzędnicy w ogóle nie czają, o co chodzi. To jedynie ktoś, kto prywatnie się interesuje, to jest w stanie jakby wyczuć istotę tego zjawiska. Natomiast 80% pań Halinek, z całym szacunkiem dla każdej z pani Halinki, po prostu łyka to jak pelikan. Wszelkie półprawdy, przeinaczenia, kłamstwa, manipulacje, i potem jest, a wiesz,
a bo ten mówił, że tak, a wiesz, bo to na pewno jest tak, a wiesz, bo już będzie wojna, a wiesz, bo ten dyrektor już córkę na studia za granicę posłał, to wiesz, kto pierwszy się ewakuuje z tego okrętu i tak, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kula śnieżna. Mhm. Kula śnieżna. No i mam, znalazłem ten tekst, okej. I tutaj zaraz wam zacznę coś z tego lekko przytaczać, bo uważam, że w kwestii tej dezinformacji jest to tego warte. O, jest, jest, jest. I z kim jak z kim, ale z tobą, to akurat można to wszystko przegadać też. Dezinformacja i propaganda w mediach społecznościowych. We współczesnym polskim piśmiennictwie definicję dezinformacji i propagandy możemy odnaleźć między innymi w cytowanym wcześniej, no wiadomo, to jest użytek, fragmencie doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. Mamy takie coś w Polsce. Określa ona, że dezinformacja, propaganda to rozpowszechnianie zmanipulowanych lub sfabrykowanych informacji albo kombinacji jednych i drugich w celu skłonienia ich odbiorców do określonych zachowań korzystnych dla dezinformującego lub też w celu odwrócenia ich uwagi od faktycznie zaistniałych wydarzeń. No i teraz tak, mieliśmy dezinformację, zanim doszło do wojny, do tego fizycznego ataku na Ukrainę. Robili ćwiczenia? Nie, absolutnie, dwa dni wcześniej nie będzie niczego takiego, a w ogóle to wycofujemy wojsko, a w tym czasie jak robili wycofanie wojska spod granicy ukraińskiej, to jednocześnie wysłali to, które miało podmienić na nowe ćwiczenia i w pewnym momencie podwoili ilość wojska przy granicy i mogli zaatakować, tak? I to była dezinformacja zastosowana odpowiednio wcześniej, żeby osiągnąć pewien cel lub też odciągnąć od czegoś. Tu, w tym przypadku, gdy dochodzi do takiego wypadku, to jest to dezinformacja, która ewentualnie jest używana tak przy okazji, by the way, bo ona wykorzystuje zjawisko, które się pojawiło, trzeba się do niego umiejętnie podczepić, jak pasożyt, a ono i tak zacznie drążyć, bo już o 11 się to wydarzyło, o 13 najpóźniej widziałem pierwsze teksty kierujące, co już od razu Putin, tak, albo no długie ręce Putina i to i tak dalej, o tym, że SKW nie pracuje w weekendy, nie było w tym żadnego przypadku. Bzdura, bzdura, służby no, pracują 24 godziny na dobę, to słuchajcie, to w takie bajki to wy po prostu, tak. Oczywiście, nie wierzcie, a propos tych wypadków, no słuchajcie, już ja pochodzę z Nowej Dęby, to jest moje rodzinne miasto, gdzie fabryka amunicji Dezamet, przecież jeszcze od Centralnego Okręgu Przemysłowego, przecież Druga Rzeczpospolita, tam była fabryka amunicji numer 3. Kochani, tam przynajmniej były 3 wypadki, kiedy dochodziło do wybuchów w czasie pokoju, jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek myślał, że Ukraina, prawda, będzie ofiarą agresji Rosji. Zdarzają się wypadki. Natomiast rzeczywiście, jeżeli tych wypadków jest zbyt wiele, no to rozsądek nakazuje, żeby wziąć szkło powiększające i się przyglądnąć, nie? Co jest grane. Trendy, statystyki. Tak. Wszystkie narzędzia zaprząc, żeby sprawdzić, co jest grane. A tymczasem masz pytanie, czy w czwartek masz wolne? Ale czwartek nie mam wolne. W czwartek mam wolne. Więc jest całkiem możliwe, że w czwartek się spotkamy znowu o 19, jeszcze spytamy kolegę Daniela, jeszcze musimy uzgodnić, o czym będziemy rozmawiać, no bo jak już dzisiaj rozmawiamy o tym tutaj, to pewnie nie będziemy o tym rozmawiać w czwartek. Do czwartku się może coś nowego pojawić, chyba że weźmiemy na ząb dalsze, o i chyba to zrobimy, dalsze pojawiające się informacje z Francji dotyczące tego, co i jak po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego. Coraz więcej ludzi, którzy mają pojęcie o sytuacji francuskiej, dorzuca fajne cegiełki z przemyśleń i z informacji, a to jest coś, co naprawdę musi zająć opinię publiczną, powinno zająć opinię publiczną, bo jesteśmy żywotnie zainteresowani zagadnieniem. Jeszcze tylko tu, Maćku, odniosę się do tego, co koleżanki, koledzy na czacie piszą. TED SCSI na zapad 2021 przyjechało wielokrotnie więcej kolejowych transportów niż poprzednie, niewiele wyjechało. Tak, to jest prawda, także kochani, cieszymy się, że też tutaj jakby współtworzycie ten nasz program, bo no też możemy pewne rzeczy czy skomentować, czy zwracacie naszą uwagę po prostu na jakieś tam kwestie i zagadnienia. Także dziękujemy wam pięknie.
Babę w chustce liczy się to, jak ona wygląda, czy to, co mówi. No, tak bym to powiedział. No a tutaj jeszcze informacja a propos takich fabryk starych, zwłaszcza jeszcze centralnego okręgu przemysłowego albo staropolskiego. Stare ogrodzenia, brak nowoczesnych systemów monitoringu. Coś w tym jest, ale nie będziemy za bardzo podpowiadać niedobrym ludziom. No lepiej nie. Dokładnie. Za młodego, zdrowego człowieka PFRON ZUS-u nie płaci. Niestety, jeżeli chodzi o firmy ochroniarskie, to tak to jest. Dlatego w tym momencie no, selektywnie, ale trzeba coś z tym zrobić, żeby podnieść te parametry bezpieczeństwa w tych obiektach. Koniecznie, tu nie ma dwóch zdań. Czy... No, czy odpowiednio zrobionych strefach, tak, pracownik bez uprawnień, tam gdzie nie ma być, nie będzie. Oczywiście kontrola dostępu, tak to się nazywa w odpowiedni sposób, już nawet nie mówię o biometrycznej, wystarczy, że tam będzie ten, będą różnego rodzaju przepustki i będzie ktoś je sprawdzał. Czyż jak czapka. Proste sposoby też są działające. Oczywiście najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek, no ale tu już się tego nie przeskoczy. Czy pioruny są na bieżąco dostarczane Ukrainie, czy amunicja jest tylko dla nas? Źle postawione pytanie, Łukaszu. Pioruny są dostarczane dla naszej armii. Pioruny są dostarczane dla norweskiej armii, dla krajów bałtyckich i dla Ukrainy. A tam Słowenia, a Słowenia też już nie wzięła? Nie pamiętam, ale obecna produkcja to jest około 1000 sztuk rocznie. A myślę, że i 2 i 3 tysiące by się dobrze sprzedały w obecnych warunkach tej już dobrze bardzo szanowanej i uznawanej broni przecież. No MESCO zwiększyło chyba 4-krotnie produkcję przecież. Tak, oni z 200-300 przeszli do 1000, no. Więc skok był potężny. Ale właśnie, są takie, powiedziałbym, cywilizacyjne ograniczenia w naszych zakładach co niektórych. Na przykład PCO. Mm-hmm. Produkują sprzęt optyczny. Okazuje się, że szlif soczewek jest metodą ręczną, manualnie. To powinno już dawno być robione w procesach zautomatyzowanych, żeby zwiększyć produkcję tego w każdej chwili można było. I ja nie rozumiem, dlaczego tutaj pewne inwestycje nie zostały podjęte. Tym bardziej, Maćku, że przecież w ramach tego przemysłu 4.0 i teraz tych nowych instrumentów finansowych Unii Europejskiej, właśnie między innymi pioruny mają być tym naszym produktem, który ma być finansowany przez Unię Europejską. Tak, więc przypisując do pewnych poszczególnych specjalizacji, ktoś, kto jest czymś dobry, dostaje te rzeczy, żeby je rozwijał dalej, tak. I pilnował tej produkcji. Norwegowie mają co? Świetne rakiety, ziemia, woda, woda, woda. Na pewno będą to robić. Mają też niestety lepiej rozreklamowane swoje stanowiska typu Kongsberg Protector, czyli zdalnie sterowane zestawy uzbrojenia w kalibrach tam chyba do 30 mm w razie czego, ale najczęściej 12,7. To też. Parę innych rzeczy. Zestawy NASAMS, czyli znane z samolotów, no tak. Zestawy strzelające rakietami AIM-120 AMRAAMS, no ale ustawione jako lądowe, też zrobili, skompilowali, fajnie jest. No i okręty podwodne. Norwegowie okrętów podwodnych dawno nie robią. Nie? A nie, oni nie mają tego typu Kongsberg, czy jak to tam się nazywało? Nie. Kongsberg nie? To jest koncern produkujący, notabene z wiadomych mi informacji, Kongsberg trzykrotnie zwiększył produkcję, zatrudnienie i powierzchnię swoich zakładów w ostatnim czasie. Mają co robić. A to dziękuję Niemcy, ci za robią, a Niemcy z ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Maritime Systems, oni robią okręty podwodne, no i chcę wrócić Saab do tego szwedzki. Może ci się z Saabem szwedzkim... A może dlatego. Pomyli. Tak. No też coś o tych Skandynawach. A26, propozycja, która no niestety, jak się okazało, w naszym programie Orka nie zagrała, bo pewne, że coś tam się poopóźniało i zasadniczo wypadli z konkursu. Szkoda. Mimo wszystko szkoda. A tu jest uwaga, że stała ekipa jest jak zawsze. No to dobrze.
A propos teraz, Groszku, hasła, że zatrzymuje się samochód przy ogrodzeniu. Jakby się może stać cokolwiek, to nie jest tak, że trzeba szukać paragrafu. Podjeżdża ekipa i sprawdza, co się dzieje, w razie czego ma pomóc, żeby tylko jak najszybciej żadnego pojazdu przy płocie nie było. Ja nie mówiłem o czynnikach negatywnych, że to ma być karnie. Nie, należy sprawdzić, w razie czego pomóc, jeszcze raz sprawdzić, ale zadbać o to, żeby nic nie zakłócało niczego przy ogrodzeniu. Co my tu mamy dalej? A, baba w chustce znaczy, że pobożna. Wcale bym tego nie powiedział. Obecnie syndromem pobożności częściej był moherowy beret, tak? No, zostawmy te kwestie religijne, bo każdy ma swoją percepcję tego. No. Może i nie robię w logistyce, ale co nieco się orientuję w pewnych sprawach, ale doświadczenie z logistyki mam. Marek Jakubiak dzisiaj mówił z Komisji Spraw Wojskowych, że obecnie w Zbrojeniówce, co robi rząd, to tragedia. Powiem tak, nie wszystko wiemy, co robi, natomiast nie wszędzie wymieniono jeszcze zarządy, co by nie powiedzieć. Natomiast w niektórych miejscach w Zbrojeniówce przedtem była nędza wielka. Biuro Podróży oznaczone nazwą naszego największego podmiotu, głównie marketingowo-handlowego, jest znaną rzeczą i co najgorsze, funkcjonowało to za każdego rządu. Ale skuteczność marketingowa tych ludzi i handlowa to już jest kompletnie inna bajka. No ale Biuro Podróży było dobre. I tutaj, o ile znam Marka Jakubiaka prywatnie, osobiście lubię i szanuję, tak nie mogę się odnieść do jego informacji, aczkolwiek powiedziałbym, że może to być zdecydowanie przedwczesna informacja, ale popatrzeć trzeba co i jak, bo błędy zrobione przy organizacji kwestii realizacji zamówień, które zostały podjęte w ostatnich 3 latach, łącznie z rokiem 2023, znamy już te błędy, tak? Wytykaliśmy je wcześniej i one były. Jeżeli ktoś przez ten pryzmat patrzy na obecny przemysł, na obecnie tak jak wygląda z przemysłem zbrojeniowym, no to bym nie szarżował z takimi opiniami. Ale powiem szczerze, zainteresowałeś mnie, to chyba wiem, z kim muszę usiąść, a u Marka Jakubiaka zacnie zawsze ugoszczonym można być, więc why not? Co więcej? No tu to zwłaszcza ten program Orlik po prostu popłynął, no to kupa pieniędzy wydana. No, przeokrutna kupa pieniędzy, za które można by zdronować polską armię, no po prostu w sposób, którego oprócz Ukrainy nikt nie robi. Naprawdę. No. I ja mam nadzieję, że to się jeszcze wszystko tutaj da zajrzeć w bebechy tego zagadnienia i ktoś tutaj a, tupnie nogą, b, pójdą konsekwencje tego wszystkiego. I jeszcze na ten temat materiał będzie. Więc to ten temat nie ucieknie. To jest tylko ciągle zbieranie danych jeszcze, żeby być konkretniejszy. No tak, jeszcze nikt nie został wyrzucony za niezrobienie niczego. To prawda. Nadaje się Joasia do Rady Nadzorczej, bo nie wie, czym różni się pistolet od rewolweru. Twoje kwalifikacje nas powalają. Mam nadzieję, że ktoś tu od razu weźmie na to poprawkę. I potem będziesz mogła chodzić w takich, nie wiem, jak się te buty nazywają, takie niby jak walonki, ale za to torebka za 5000 euro, nie? No, chyba wiemy, o jaką panią z rad nadzorczych chodzi, prawda? Co mamy tutaj jeszcze? Polska, Turcja 1-0, koniec pierwszej połowy. Okej, okay, fajnie. Dla własnego zdrowia nie oglądać drugiej połowy. To wcale nie jest zła rada. Bądźmy szczerzy, drugie połowy nam wychodzą gorzej, nawet patrząc na mecz z Ukrainą. A mi czasem wyszła lepiej druga połowa. Różnie to bywa. Tak, piłka kopana. Co my tu jeszcze mamy dalszego? Putin i Szajka straszą okropnościami w przypadku ataku zachodnią bronią w terytorium rosyjskie. Już taki atak był. I to już nie jeden taki atak był. I to były nadzwyczaj skuteczne i robi się popłoch w rejonie Białgorodu,
w rejonie Kurska i bardzo dobrze. To skomplikuje logistykę rosyjską mocno, znaczy zaopatrywanie. Więc to się nam podoba. Mam nadzieję, że też odsunie to samoloty frontowe rosyjskie dużo dalej, żeby zmniejszyć intensywność bombardowań. Według aktualnych statystyk, no, tak jak 300 bomb zrzucają samoloty ukraińskie miesięcznie, to 3300 zrzucają rosyjskie. Nie wiem, czy jest to w pełni właściwa statystyka, ale taką w dniu dzisiejszym znalazłem. No ale drugie 300 to Rosjanie sami na siebie zrzucają, także lekka pociecha jest. No, na szczęście, ale no, tych głupich bomb starają się zrzucać coraz mniej, jednak wolą te naprowadzane UMPK w zestawach, a te są groźniejsze. Ponadto no, starają się jednak wprowadzać nowinki w postaci pocisków do tych z rakietowych miotaczy ognia TOS o tym już dłuższym zasięgu 20 km, żeby mniej ich tracić, aczkolwiek regularnie teraz na przełomie tych ostatniego tygodnia też co najmniej jeden, jeśli nie dwa TOZy poszły do krainy wiecznego śledztwa. O, co my tu mamy dalej? A propos prochu bezdymnego. Co do zasady to proch bezdymny jak najbardziej jest stosowany u nas, tylko że generacyjnie w amunicji strzeleckiej jest to bardzo stary konstrukcyjnie proch bezdymny. Teraz te prochy wielobazowe są bardziej bezdymne niż te, które my stosujemy i nagar powstający z gazów prochowych w tej amunicji naszej, meskowskiej, no jest dużo gorszy, szybciej się odkłada w broni niż w przypadku amunicji innych producentów. Nawet polecam od razu w ciemnoczeską Selier Belotkę, zresztą, którą kiedyś kupili chyba Brazylijczycy albo Meksykanie ją wykupili, po czym w końcu odkupił to znowu kapitał czeski. Więc jest z powrotem czeska i to jest średniak wystarczająco dobry do tego, żeby używać. Zresztą często strzelałem też z amunicji GGG, to jest z krajów bałtyckich, nie pamiętam z którego, czy to Litwa, czy Łotwa i też bardzo się z tym dobrze strzela. Ta, z której nie strzelałem, to jest amunicja w Polsce PFA, Polska Fabryka Amunicji. Nie strzelałem z niej, natomiast to niestety meskowską, tak? A najczęściej to rzeczywiście latała Belotka. A w przypadku Kałacha to najczęściej ostatnio był dostępny Barnał. Co może... Co mamy dalej? Maćku, z Kopanem był problem. Tak, proszę, jeśli masz coś ciekawego, też możesz rzucać. Czy tu widziałem taką wypowiedź, że te prywatne nasze przedsiębiorstwa ze zbrojeniówki nie mogą korzystać ze wsparcia mecenatu państwa. To nie do końca jest tak. Bo my możemy korzystać w ramach tej pomocy publicznej, można udzielać pomocy publicznej, jeżeli odpowiednie ma się przebicie w Komisji Europejskiej, po prostu mądrze się wniosek napisze i mądrze ten wniosek, mądre argumenty się poda. W chwili obecnej łatwiej jest takie przedsięwzięcia przeprowadzić, tym bardziej, że na naszymi odbiorcami pewnych naszych produktów są też państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jest tylko kwestia taka, czy my potrafimy tworzyć pewne koalicje po to, żeby nasze interesy przepychać, nawet na zasadzie po prostu dofinansowania w ramach tej pomocy publicznej, czy też nie. No bo niestety, jeżeli my rumakujemy i wojujemy ze wszystkimi, z Niemcami, z Francuzami, z Hiszpanami, Włochami i Bóg wie jeszcze z kim, to my w życiu takiej koalicji nie zmontujemy. Natomiast powołując się na tą... To tylko dokończę. Powołując się na tą klauzulę bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli tę klauzulę od Republic, można udzielić pomocy publicznej. I tyle. Tak. Ponadto pamiętajmy, będę też o tym mówił, jak będziemy rozmawiać o dronach. Odpowiednio prosty i niezbyt kosztowny program konkursowy, gdzie jednym z elementów dalszych skutków konkursu jest na przykład współpraca z jakąś instytucją państwową spod skrzydeł militarnych, żeby jak najszybciej doprowadzić do finiszu, gdyby ktoś się miał rzucać o to, że a to lepiej prywatnego nie wspierać, to jeżeli to daje przykład.
połączy się w tym momencie w danym projekcie z siecią Łukasiewicz, z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, czy jakimś innym. Dlaczego nie? Wtedy no. grant padnie, na pewno prawa intelektualne do pewnych rzeczy zostaną też w polskich instytucjach państwowych, dobra współpraca i produkcja już może potem iść w firmie prywatnej, dlaczego nie? A na tą chwilę zdecydowanie ten system, jaki jest, wyklucza firmy prywatne w sposób kompletnie głupi, by nie powiedzieć, że nawet nazwał to gnący dywersją. No, słuchajcie, mówimy technologie, jakie są w polskich prywatnych firmach. Tak, mówimy o dronach, a przecież rozmawialiśmy, Maćku, o kosmosie. Zresztą myślę, że ta rozmowa jeszcze przed nami, o polskim przemyśle kosmicznym. Bo tu też, wbrew pozorom, wcale nie jesteśmy w tak, no w takiej, jak to się mówi, czarnej D, bo mamy całkiem fajne przedsiębiorstwa prywatne z całkiem naprawdę udanymi rozwiązaniami. Jeśli chodzi o te nanosatelity, czy też mikrosatelity, to może moglibyśmy śmiało własne konstelacje już tych nanosatelitów tworzyć. O tym właśnie mówię, bo firma, w której mam być, już chce stworzyć konstelację taką, aby móc pokryć Polskę i przydatki alternatywnym dla Starlinka tańszym internetem. Dokładnie. Polska firma. I ja nie wiem, ile kosztuje ich wyniesienie takiego nanosatelity, ale zakładam, że nie jest to dużo i są w stanie to naprawdę robić szybko i tanio. To następny krok za tym, nanosatelity, które będą miały radary typu SAR, tak. Synthetic Aperture Radars, tylko żeby tym razem bardziej patrzyły na naszych sąsiadów, zwłaszcza ze wschodu, jak to wszystko wygląda. Ja nie widzę problemu. To jest zapewne szybko do zrobienia. I tu naprawdę nie trzeba kosmicznych pieniędzy na to, żeby tego kosmosu trochę dotknąć i zacząć z niego korzystać. No ale trzeba wyjść poza swoją strefę komfortu, panowie urzędnicy. Tu jest pytanie od chłopaków z Fundacji UA Future, albo od Jacka, albo od Piotra, a propos systemów. No, system Bóg to powiem szczerze, nie kojarzę. System NAREW, czyli mówimy o pociskach CAM, wyrzutniach CAM, tego baterii całkiem sporo, mamy jeszcze program Mała NAREW, to już wchodzi, więc system NAREW, rakiety CAM z pociskami krótkiego do 25 km zasięgu i wydłużonym zasięgu do 40 km jak najbardziej będą się pojawiały, nasi żołnierze się już na tym szkolą, to ruszyło. To jest. Natomiast Bóg to jedyne, co można w mojej pamięci znaleźć, skojarzyć, to jest system ICBS, czyli system zarządzania i dowodzenia obroną powietrzną, który jak najbardziej też kupiliśmy, jest już u nas implementowany, ale on jest przede wszystkim, patrząc od góry, od patriotów będzie szedł w dół, integrując wszystkie inne możliwe efektory w tym zakresie. Proszę cię bardzo. O, fajne podsumowanie kwestii logistycznych. Jakby to było takie proste, why not? Niestety ja miałem do czynienia i z przewozami kolejowymi, i z przewozami kołowymi, osobowymi oraz towarowymi. Do tego jeszcze zaopatrzenie i dystrybucja paliw płynnych. Takie rzeczy miałem. Co my tu mamy? Ja na szczęście nie. Ale nie, ja restrukturyzowałem taką firmę, pomagałem w pewnych kwestiach, dotykając łącznie z inwestycjami w obszarze kolejowym. To powiem szczerze, najwięcej sukcesów zaliczyłem tam, gdzie wchodziłem jako osoba kompletnie świeża, nie mająca zasadniczo pojęcia o pewnych rzeczach i przez to zadawałem właściwe pytania, udawało się odnaleźć odpowiedzi, które wśród tych, którzy są obyci z tym na co dzień, to jest dla nich tak oczywiste czasami, że o tym zapominają. Świeże spojrzenie potrafi czynić cuda. A to fakt, bo rutyna też nas trochę gubi. Mhm. To prawda. Czarnej wdowy nie widziałem. Co mamy dalej? Dzisiaj nie będziemy długo ciągnąć, bo właśnie godzinka mija, a to już moje dzisiaj trzecie z wami spotkanie.
ale co niektórzy mają podzielność uwagi, ćwiczą, oglądają mecz, słuchają kapitana i jeszcze coś tam innego podsłuchują, no to tak to można. A orliki, tak, boiska orlikowe są, ale to nie te orliki. Dużo, dużo droższe chodzi orliki. No tutaj uwaga do Marka Jakubiaka, to ja nie będę się w to wtrącał. Piszą o śmierci pogranicznika od baćki 22 lata. Nie znam sprawy, jakby ktoś mógł coś więcej wrzucić, to ewentualnie zareagujemy, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby, cóż, zapotrzebowanie było po drugiej stronie na to, żeby mieć ofiarę jakąś, prawda? Czyli co, radiostacja Gliwice 2? Może nie takie same skutki, ale PR jest PR. A ilość poświęcenia, jakie baćka od swoich ludzi przyjmie, jest nieograniczona. Tak. To tak jak mój przyjaciel, który jest chirurgiem, zawsze mnie pociesza, że chirurg zniesie każdy ból swojego pacjenta. I coś w tym jest. Znaczy, ja jeszcze nie mówiłem o gorszości lub też nie gorszości prochu polskiego lub czeskiego. Prawda jest taka, że nasz, jako ten starszy, znając go z MESCO, uważam, że jest bardziej toksyczny dla mechanizmów broni niż ten, który jest stosowany w amunicji czeskiej. Więc bycie za polską zbrojeniówką nie oznacza, że się jest nieobiektywny w pewnych kwestiach. Bobry, jak ja ostatnio u kumpla zobaczyłem drzewo takie ponad stuletnie, jak bobry je obrobiły i chyli się ku upadkowi, to byłem w szoku. Taki kawał drewna. Bo on ma taki pałacyk i park w stylu angielskim, gdzie staw jest fosa dookoła tego wszystkiego i przechodzi płynnie w staw, który po to, żeby zaburzać perspektywę, że to jest wszystko większe, w ten sposób się wija aż tam do czubka, obsadzone dookoła staro drzewem, dębowym i innym. I jak tam ostatnio, bo rzadziej tam bywa, wpadły tam bobry, to po prostu pokot drobnych drzew, to już nawet nie liczy nikt. A co mamy tutaj jeszcze? Polsten, Polsten? Cóż to jest ten Polsten? Nie kojarzę zagadnienia. Polskie wynalazki. Nie, to teraz nie będę tego przeglądał. Popatrzymy, już mi się otworzyła strona, zobaczymy. Polskie firmy duże, albo inaczej, duże firmy działające na terenie Polski działają w rzeczach związanych z dronami, na przykład kompozyty, silniczki. Tak, działają. Ale pamiętajmy, że tak lekko spoilerując, powiem jedną rzecz. Amerykanie, jak ogłaszają konkursy, to ogłaszają, bo szukają czegoś innowacyjnego, nowatorskiego, co rozwiąże jakiś im problem albo zbliży do rozwiązania. Ale na pewnym etapie Amerykanie nie są w ciemię bici i oglądając dolara mówią tak, wszystko fajnie, ale ma to być coś, czego na przykład cena modułu kodowanej łączności nie może być droższa niż i tu pada cena. I oni takie wyznaczniki dają. Silnik nie droższy niż, moduł łączności nie droższy niż. I nagle się okazuje, że wszyscy bardzo dobrze przeliczają, nie ma naciągania na maksa i dostarczają propozycję rozwiązania, która jest cenowo akceptowalna. I to robi duża armia, a u nas tak się na to nie patrzy. U nas w ogóle nie słyszałem o tym, żeby taki parametr się pojawił w konkursach, że zróbcie tak, żeby, nie wiem, właśnie moduł łączności kodowanej, bezpiecznej zamykał się w takiej, takiej cenie. Tam mogą być jeszcze jakieś parametry wagowe, pamiętasz, przestrzenne. Tak? Pamiętasz tę scenę z Misia, jak rozmawiają, jak zrobić przewały na tym Misiu? Tu nie chodzi o to, żeby były oszczędności, tak. Bo my jesteśmy konsultantami, tak? I mamy procent... Tak. I mamy procent od wartości, więc im większa wartość, tym więcej zyskujemy. To tylko tak. Jeżeli ci się uda przyjechać do Pawła 21 do 23, w któryś z tych dni, jest tutaj od Asi prośba o live'a. Jeżeli tylko internet da radę, to jakiś live na pewno będzie. To bądźcie pewni. Nie ma dwóch zdań. A, że jakiś baćkowy
strażnik graniczny popełnił samobuja, to znaczy, że my z tym nie mamy nic wspólnego. Ale jeżeli tam jest taka presja na tych ludzi, żeby robili to, co robili tym migrantom, to w sumie mogło się to w końcu takie coś zdarzyć, że komuś psycha siadła. I w sumie dojechałem do końca wiadomości na czacie. Moi drodzy, nie będziemy przedłużać. Podsumujmy jeszcze raz to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Był wypadek. I na razie traktujemy to wszystko w MESCO jako wypadek. Należy sprawdzić wszystkie hipotezy, bo tak trzeba. Wszystkie wersje śledcze należy sprawdzić. Na razie żadna, absolutnie żadna nie wskazuje na udział osób trzecich i działania celowe. Jest ofiara śmiertelna, jest druga ofiara. To wszystko wydarzyło się na magazynie paliw rakietowych w osobnym budynku. Ten pożar, detonacja jako detonacja niekoniecznie. Tu bardziej wchodzi w grę pojęcie deflagracji, czyli bardzo szybkiego wypalania się materiału, który tam był. I tego się trzymamy. Aczkolwiek infrastruktura krytyczna, wszystkie nasze zakłady związane z produkcją zbrojeniową, należy koniecznie podnieść poziom ich ochrony w jak najszybszym czasie, w razie czego dokonać sprawdzenia, przeglądów, audytów, czy to obiektów, czy też nawet załogi, dlaczegożby nie. I tego należy teraz pilnować, skoro działania rosyjskie są tak szeroko zakrojone, że poprzez podstawione podmioty starają się po prostu wynająć sprawców różnych rzeczy w różnym pieniądzu. Chodzi o sianie zagrożenia, poczucie zagrożenia, generowanie psychozy i paranoi, bo to wszystko oczywiście może wpłynąć na funkcjonowanie naszego społeczeństwa, gorsze funkcjonowanie i strach przed nimi i przed tym, co mogą zrobić. Tak więc tak by to wyglądało na tą chwilę. Łapek jest coś pod 200, więc procent przy ponad 300 osobach nie jest zły. Nasza zbrojeniówka, z tego co mi wiadomo, część firm na pewno pracuje w trybie 24/7, trzy zmiany jak najbardziej. Jeśli chodzi o płonące rosyjskie okręty, to tak, jeden płonie gdzieś na Morzu Barentsa, ale to wątpię, żeby miało coś wspólnego z działaniami ukraińskimi, bądźmy szczerzy. A oprócz tego jeszcze jakiś okręcik sobie płonął sympatycznie na Morzu Czarnym znowu. Jakaś barka taka, nie? Proszę? Jakaś barka taka duża, tam gdzieś trafili ją Ukraińcy. Tak, coś takiego. Więc tu się dzieje. Nikt tak mocno nie obrywa jak rosyjska flota w ostatnich 2 latach. Któż im zabroni? Niechaj im będzie. Moi drodzy, więc podsumowałem, co wiemy na temat tego wypadku. Oczywiście mam nadzieję, że wszystkie ubezpieczenia i wszystko, co się tyczy ochrony socjalnej, rodzin, ofiar, wszystko zostanie zapięte na ostatni guzik, będzie zrobione tak jak trzeba. MESCO ewidentnie musi się unowocześniać, to mamy tego świadomość. Czekamy też na prawdziwe, potwierdzone informacje, co z całą linią do produkcji prochów wielobazowych w Pionkach, która według danych, które nadal mamy, zalega w dziurawych magazynach i chyba już mogła stracić gwarancję. I czekamy na informacje o tym, że otwierają się nowe zakłady produkujące tego typu rzeczy na użytek polskiej armii i innych. Przy czym na Defense Days 24 miałem okazję i zrobiłem, też puszczałem zdjęcia. Na pewno grupa niewiadów wchodzi w produkcję amunicji 155 mm artyleryjskiej oraz ładunków miotających, więc coś się dzieje, zwiększają się zdolności poza państwowymi firmami również w tym zakresie, to dobrze, a zbyt w najbliższym czasie na pewno i tak będzie na to wszystko. Tu nie ma dwóch zdań. Ci, którzy się nie odzywali, cóż, też wam dziękuję, że byliście spokojnie. Tobie, Krzysztofie, za to, że zdołałeś się przeorganizować i wbić na chwilę na tego, na dobrą godzinkę prawie, na tego live'a. Więc pamiętajcie, nie dajmy się zwariować, nie da się widzieć za wszystkim sprawców w walonkach i bez skarpetek.
Ja wiem, to jest najprostsze wytłumaczenie, ale się nie da. Natomiast pamiętajmy, że im zależy na tym, żebyśmy tak zaczęli w tej chwili myśleć, bo strach jest najłatwiej im eksportować. A wiele elementów strachu związanych chociażby z groźbami użycia broni nuklearnej, no to się trochę ośmieszyli, bo zapytany przez dziennikarza Putin mówi, nie, my nie straszymy bronią nuklearną, po czym 2 minuty później, ale pamiętajcie, że my mamy tą broń nuklearną i jak będzie trzeba, to ją użyjemy. No więc ośmieszają się sami na wiele sposobów w tych kwestiach. Miejmy na to odpowiednią poprawkę. Więc moi drodzy, godzinka i 10 minut nam na dzisiaj wystarczy. Dziękuję tobie bardzo, Krzysztofie, za to, że wskoczyłeś. Widzimy się w czwartek. Zapraszamy już awansem na czwartkową kolacyjkę. Temat wstępnie już mamy dogadany, to Daniel. I zobaczymy, może Aleksander Olech. Sprawdzę go, bo to jest znany temat, znany człowiek od tematów francuskich. To byłoby rzeczywiście z kim i o czym pogadać. Co to? No bardzo, bardzo chętnie, tym bardziej, że kiedyś dane mi było być w Paryżu na jakiejś tam konferencji i powiem szczerze, że no, zaskoczony byłem. Jak bardzo Paryż ze stolicy mody, ze stolicy, prawda, kultury, no zmienia się w trochę inną stolicę i chyba nie do końca taką, w którą chciałby się zmienić. Ale to chyba będzie dobry moment właśnie w czwartek, żeby i o tym opowiedzieć. No i teraz 3 rzeczy, które muszę powiedzieć. Pierwsza, kotka nie widać, żółta kartka dzisiaj dla nas. 2. Jest dostępny odcinek o produkcji amunicji. Mój i Marka Meissnera sprzed 2 miesięcy można znaleźć. A to już jest, to już do was tylko. Profesorski czwartek zawsze na propsie. A ostatnio było 3 profesorów. Pamiętajmy. Co niektórzy mówią, że 3 profesorów to widzieli co najwyżej na immatrykulacji. Naraz, nie? Kupia tu była aż 3, więc to by było na tyle. Dziękujemy serdecznie, dziękuję ci bardzo, Krzysztofie, żegnamy się dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy możliwy sposób. Wszystkim, którzy wspierają jakkolwiek by tego nie robili z wykorzystaniem Patronite'a lub YouTube'a, bardzo serdecznie za to dziękuję. I nieustająco, delikatnie za uchem profesora Krzysztofa smieramy, żeby może pomyślał o jakimś social medialnym profilu do szybszej komunikacji. Nie żebym zachwalał ten jeden konkretny, ale on jest po prostu szybki w tych sprawach i tam się informacje szybko wymienia. To dziękujemy serdecznie i żegnają się profesor Krzysztof Chochowski. Dziękuję Państwu, do widzenia. Nieobecny w tym momencie Puszek, ale gdzieś tam się czai, żeby było jasne. I Maciek Kapitan Lisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszem i wobec. Cześć.